Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, jestem Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się teraz w Piastowie. Przed chwilą widzieliście przystanek kolejowy Piastów i lecimy dalej w kierunku granicy z Pruszkowem, bo na tej granicy Pruszkowa i Piastowa powstaje nowy wiadukt. Wiadukt podwieszany, który znajduje się nad linią kolejową, w miejscu, gdzie kiedyś prawie w tej samej lokalizacji znajdował się przejazd kolejowy. Przejazdu kolejowego już nie ma od dawna, natomiast w tym miejscu cały czas była potrzeba, żeby dało się przedostać z jednej na drugą stronę. Nie tylko i wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, ale dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego powstaje tutaj nowy wiadukt. Wiadukt ma po jednym pasie w każdym kierunku, część pieszą i część rowerową. Mało tego, są dwie windy po jednej i po drugiej stronie linii kolejowej wraz z klatkami schodowymi, a de facto po prostu schodami. Powstało też nowe rondo, które siło przebudowę układu ulic, no i tych ulic tutaj jeszcze będzie więcej przebudowanych, bo powiem Wam, co się dzieje tam przy Alejach Jerozolimskich i co tam będzie realizowane i kiedy tam te prace się zakończą. Jak i również powiem też oczywiście trochę więcej, jak wygląda nowy przebieg ulicy Warsztatowej, właściwie to Władysława Broniewskiego, bo to też zostało zmienione i to też de facto się zakończy mniej więcej w podobnym momencie, co przebudowa samego, znaczy budowa samego nowego wiaduktu. Wiadukt jest prawie całkowicie gotowy, natomiast zanim przejdę do tego, jak on wygląda i co się aktualnie dzieje, opowiem Wam o tych ulicach, które powstają w okolicy i które są realizowane przez innych inwestorów. Nie przez inwestorów, którzy realizują inwestycje pod tytułem budowa tego wiaduktu, tylko faktycznie, jeżeli chodzi o budowę tej drogi dalej, bo droga dalej, którą za chwilę zobaczycie po drugiej stronie wiaduktu, to jest ulica Grunwaldzka. I ulica Grunwaldzka ciągnie się do Alei Tysiąclecia, która się łączy z Alejami Jerozolimskimi. No i dalej ta ulica też się ciągnie jeszcze kawałek do Alei Jerozolimskiej bezpośrednio, w sensie ulica Grunwaldzka. No i tam aktualnie prace już trwają. Tutaj mamy jeszcze sam wiadukt, gdzie jest pochylnia i możemy zobaczyć dokładnie, jak to wygląda. Natomiast zjeżdżając w dół, byśmy wjechali na drogę, tak bym powiedział, słabo utwardzoną i brak jakiegokolwiek chodnika, to się zmieni. W tym miejscu będzie po pierwsze asfaltowa nawierzchnia, w jednym pasie w każdym kierunku. Będzie też chodnik, jak i również będzie ciąg pieszo-rowerowy. I to taki ciąg faktycznie pieszo-rowerowy, czyli tam, gdzie są przejście dla pieszych, będą też przejazdy rowerowe. Popatrzyłem sobie na plan organizacji ruchu, zresztą za chwilę go zobaczycie. On się będzie ciągnąć stąd, dalej, cały czas to prosto. I ta inwestycja jest już aktualnie realizowana, więc tutaj jak widzicie tę narysowaną trasę, to aktualnie to jest przejazd przez plac budowy. To jest do posesji, musi jakiś być, ale to jest faktycznie teren budowy. I to połączenie będzie bezpośrednio z Alejami Jerozolimskimi. I naprawdę całkiem sensownie to zostało zaplanowane, aby wjazd na ten wiadukt był możliwy z Alei Jerozolimskich, ale tak, aby to się wszystko jeszcze nie korkowało w 100%. A jak to wygląda? Już Wam pokazuję. Proszę bardzo, oto projekcik, jak to wygląda z terenami zielonymi też. Jak widzicie, na dole mamy Aleje Jerozolimskie, które się ciągną od prawej do lewej, a trochę wyżej na lewo wyjazd to jest właśnie ulica Grunwaldzka w kierunku wiaduktu. Jakbyście chcieli sobie mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. Ulica, która przecina na wprost, na samą górę jedzie tak, to jest właśnie Aleja Tysiąclecia. I co ważne tutaj możemy powiedzieć? No to tak, jak widzicie w tym miejscu wyjazd z Alei Jerozolimskich, na prawo jest Warszawa, no to jadąc właśnie od Warszawy z prawej strony, mamy wjazd bezpośrednio właśnie już w ulicę Grunwaldzką i prosto możemy jechać w kierunku nowego wiaduktu. Z kolei jadąc od nowego wiaduktu, czyli jadąc od lewego górnego rogu, możemy skręcić w prawo i wjechać w Aleje Jerozolimskie, bo prosto nie ma przejazdu, ewentualnie pojechać w lewo, w kierunku centralnej części Piastowa. Natomiast jeżeli chodzi o sam wjazd w ulicę Grunwaldzką, to on będzie trochę ograniczony, bo o ile jadąc od granicy miasta możemy wjechać ten bypass bezpośrednio w ulicę Grunwaldzką i skręcić w prawo, to tyle w Aleje Tysiąclecia. Teraz nie będzie możliwości wjazdu jadąc od Warszawy. To jest zmiana, która faktycznie będzie zrealizowana, ale dzięki temu faktycznie nie będzie tutaj tego, że będą większe korki. Też jak widzicie, tutaj są zaplanowane nowe przejazdy rowerowe wraz z nowymi chodnikami, więc to całkiem ciekawe będzie tutaj zrealizowane, bym powiedział. Drogi rowerowe się połączą na całej inwestycji, będzie też oczywiście ten przejazd do ulicy Piastowskiej i połączy tu się w końcu właśnie ulica Piastowska z Aleją Tysiąclecia, jeżeli chodzi o drogi rowerowe i będzie wjazd w ten ciąg pieszo rowerowy na ulicy Grunwaldzkiej. Także całkiem sensownie to wygląda. Wracając teraz do samego wiaduktu, powiem Wam więcej o tym, co tutaj jest realizowane, jeżeli chodzi o finanse i kiedy to będzie gotowe. No tak, jeżeli chodzi o finanse, to sytuacja wygląda następująco. Inwestycja kosztuje cała 22 miliony złotych.
złotych, jeżeli chodzi o przebudowę ulicy Grunwaldzkiej i tego wszystkiego, co tu się znajduje w okolicy wraz właśnie z Aleją Tysiąclecia, czy Alejami Zuńskimi i ulicą Podmiejską. Natomiast część jest dofinansowana z rządowego programu Polski Ład, to jest kwota prawie 5 milionów złotych. Natomiast jest ważna, ta inwestycja ma być gotowa do 22 czerwca 2024 roku, więc de facto zostało około 6 miesięcy równo od teraz, więc pół roku i jeszcze przed nami tej inwestycji. No i wtedy już faktycznie ten nowy wiadukt będzie całkowicie mógł być użytkowany w 100%. Ale zanim to się stanie, sam wiadukt musi być gotowy, jak i również dojazd od drugiej strony. Tak, tutaj Pruszków faktycznie dosyć dużo inwestycji ma do zrealizowania, jeżeli chodzi o ten wiadukt, bo nie tylko i wyłącznie od ulicy Grunwaldzką trzeba przebudować, ale również przebieg Władysława Broniewskiego, który się tutaj ciągnie, skręcając w lewo z ronda. I za chwilę to zobaczycie, jak to wygląda. No, faktycznie, dosyć dużo tutaj się dzieje teraz dookoła samego wiaduktu, a sam wiadukt, no prawie jest już całkowicie gotowy. Można by wręcz powiedzieć, że on czeka na to, aż będzie można do niego dojechać, bo faktycznie, jeżeli chodzi o ulicę Grunwaldzką, to no byłoby kiepsko, w sensie tam gimnazjalną by się dało dojechać, ale pomijając to, no to tak, no nie najlepiej. Natomiast jeżeli chodzi o dojazd z tej strony, to byłby, ale tylko i wyłącznie od Piastowa, czyli tylko i wyłącznie ulicą Warszawską, czyli od prawej strony. Tędy właśnie mamy już zrobiony dojazd, bo on faktycznie jest poprowadzony od starego przebiegu i on był zrealizowany w ramach inwestycji samego wiaduktu. Następnie mamy nowe rondo i rondo jest całkowicie już właściwie gotowe, w sensie nie jest zasypane pod śniegiem, więc ja nie widzę dokładnie, czy to jest już ostatnia warstwa asfaltu i jak to dokładnie wygląda, ale z tego co wiem, to już jest mniej więcej w to, co miało tutaj być. Jak widzicie, jest wszystko zestawione, choć ulica na wprost już jest prawie całkowicie gotowa. Jest to oczywiście właśnie nowy przebieg ulicy Władysława Broniewskiego, która się łączy dalej z ulicą Warsztatową. Jak ona się docelowo będzie nazywać, tego wam nie powiem, bo nie wiem. Natomiast nowa ulica stąd ma ciąg pieszo-rowerowy, ma nowe przystanki, ma chodniki i ona ma być gotowa, de facto ma być otwarta w tym samym momencie, co wiadukt. I jeżeli jakieś będą rozbieżności, to raczej nieduże daty, ale to też jest niezbędne faktycznie, żeby jakikolwiek był możliwy wydojazd do samego wiaduktu, bo inaczej trochę byłoby lipnie. Wiecie, wszystko jest wybudowane, ale nie ma jak się do niego dostać. No, tak trochę słabo by to wyglądało. A przynajmniej tak będzie wyglądać to do czerwca, kiedy nie będzie przebudowana do końca sama ulica Grunwaldzka. Więc tutaj już faktycznie prace są realizowane. Z tego, co wyczytałem, jeżeli chodzi o terminy tej inwestycji, ma się to zbiec mniej więcej z samym wiaduktem. Sam wiadukt ma być oddany, no w teorii można by powiedzieć, że to jest kwestia miesiąca, dwóch, jeżeli chodzi o wykończenie, ale przez to, jaką mamy pogodę, to najprawdopodobniej poczekamy sobie jeszcze kilka miesięcy. Nadal będziemy patrzeć, obserwować, jeżeli będę mieć datę, kiedy mniej więcej planowane jest zadanie do użytku, napiszę to w przyjemnym komentarzu, jeżeli będę wiedzieć to przed emisją kolejnego filmu. Kolejny film oczywiście za 2 miesiące, ale zanim do niego dojdziemy, to może wam powiem faktycznie, co się dzieje, jeżeli chodzi o sam wiadukt. Najpierw się tutaj pokręćmy się dookoła ronda. Jak widzicie, wjazdy, no, właściwie rondo jest tutaj teraz zbędne, bo zjazdy są aktualnie tylko i wyłącznie dwa, na wiadukt i ulicę Warszawską w kierunku Piastowa. Pozostałe są oczywiście wygrodzone i są betony. Nie wiem, czy one są aż tak profesjonalne i tak potężne jak Legionowie, że zatrzymają legionowskich kierowców, ale kto wie, może faktycznie nie będzie tutaj żadnych z tym problemów. Tymczasem, co tam się dzieje ze samym wiaduktem, o którym dzisiaj jest cały film w końcu? No to tak, po pierwsze szyby windowe. Windy są aktualnie wykańczane i to jest chyba najważniejszy element, który jest aktualnie realizowany. O ile same barierki, jak widzicie, w tym miejscu już są, to dojście do windy no jest przez taki, że tak to powiem, uskok. Tam jest taka przestrzeń i tam aktualnie trwają prace przy samych dźwigach i przy samym wykończeniu wind w środku, więc to jest zrealizowane. Z zewnątrz windy już mniej więcej wyglądają, jak mają wyglądać, więc no może nie rozbrajając wzrokiem, ale najważniejsze jest to, żeby windy działały dłużej niż te na przykład, które zostały dane do użytku na polu mokotowskim, na stacji metra, które zostały wyłączone, znaczy jedna została wyłączona w przeciągu 2-3 dni po oddaniu do użytku. Miejmy nadzieję, że te windy będą działać dłużej i będą pachnieć, że tak to powiem. Natomiast drugi szyb windowy również jest na tym samym etapie, czyli jeszcze trwa podłączenie do samej części klatki schodowej, no i trwają prace przy samym dźwigu, więc to są chyba najważniejsze elementy, jakie aktualnie są realizowane na wiadukcie. Oczywiście na wiadukcie jest już asfalt, nie powiem wam tak samo jak wcześniej, czy to jest ostatnia warstwa asfaltu, bo nie widziałem, bo jest wszystko zakopane pod śniegiem, więc tego nie jestem w stanie zobaczyć. Ale z ciekawostek jest to, że w tym miejscu powstały takie małe ekrany akustyczne, które faktycznie będą wyciszać samochody, które tutaj będą jeździć, od lokalnych mieszkańców. No, mieszkańcy tutaj nigdy nie mieli aż tak dużego ruchu względem tego, jak to wyglądało wcześniej, ale będą musieli się do tego przyzwyczaić. No i będą mieli też takie przejście, które połączy faktycznie te dwie części, bo jednak przejście pomiędzy jedną a drugą stroną linii kolejowej tutaj jest dosyć daleko.
daleko oddalone i trzeba było iść albo do przystanku Lewego Piastów, albo iść w drugą stronę w kierunku Pruszkowa. I to raczej też nie było całkiem szybkie. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich ujęć z drona FFV właśnie z tego wiaduktu, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, bo ten film powinien się pojawić za najprawdopodobniej około 2 dni. I wtedy poglądacie tego więcej, jak tutaj robiłem akrobację, przelatywałem przez różne wrzęsła i co tam nie porobiłem latając właśnie do drona FFV. Wtedy sobie to poglądacie z muzyczką. Natomiast kolejny film pojawi się, jak już sam wiadukt będzie oddany do użytku. Najprawdopodobniej to się wydarzy zgodnie z terminem w lutym, ale ja bym jednak tutaj też skłaniał co do samego marca, zobaczymy jak faktycznie to będzie gotowe, no i wtedy będzie wszystko przejezdne. Natomiast na pewno wiadukt będzie oddany do użytku przed kwietniem, zresztą chyba sami wiecie czemu. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i jak zawsze was zachęcam do zostania patronami Avisnosha. Cześć!